Bóg króluje z drzewa. To jest cytat z dzisiejszej liturgii. Pojawia się w tekście starożytnego chrześcijańskiego pisarza, poety Werencjusza Fortunata. Bóg, który króluje z drzewa, to drzewo krzyża. Wielki Piątek będzie w centrum naszej liturgii, ale liturgia Wielkiego Piątku to nie tylko liturgia męki pańskiej, kiedy usłyszymy pasję, kiedy unaocznimy sobie to, co się dokonało na Golgocie. Liturgia Wielkiego Piątku zaczyna się w wielu miejscach już z rana. Zaczyna się tak zwaną ciemną jutrznią, tenebrę. Ciemna jucznia. Skąd mamy ten zwyczaj w Kościele? Na czym polega? Bardzo się cieszę, że od tego zacząłeś, dlatego że bardzo często myślimy sobie, że liturgia to jest tylko i wyłącznie msza święta, albo liturgia to jest tylko celebracja w Kościele, która jest. Kiedy myślimy o liturgia to jest pojęcie dużo szersze. To jest to, w jaki sposób się Kościół modli, nie tylko poprzez celebrację mszy świętej, ale w ogóle w jaki sposób Kościół się modli. I w tradycji Kościoła, oprócz celebracji, które doskonale znamy, jest jeszcze modlitwa psalmami, modlitwa liturgią godzin. Właśnie próbujemy godzinę po godzinie medytować, gryźć Słowo Pana Boga. I taki jest sens liturgii godzin. Gryźć Jego Słowo również poza tymi, bym powiedział, liturgiami, do których jesteśmy przyzwyczajeni, o których myślimy w sposób ścisły. I taka jest też tradycja Triduum. W Triduum, oprócz tych wieczornych, popołudniowych liturgii, nocnych liturgii, mamy też liturgię Kościoła, mamy liturgię psalmami, liturgię godzin. W związku z tym Wielki Piątek zaczyna się od właśnie tych medytacji, od pogryzienia Słowa Pana Boga, które skupia nas na męce Pana Jezusa. Wspomniałeś, że te liturgie godzin, ta jutrznia z rana, ona ma taką nazwę tenebrę, która odwołuje nas do takich dwóch, można powiedzieć, dwóch rzeczywistości. Po pierwsze, jest to odwołanie się do jednego z responsoriów, które śpiewamy w trakcie tych jutrzni. Tenebrę, czyli ciemności, które ogarnęły ziemię w czasie, kiedy Pan Jezus umierał. Więc responsorium, które w sposób jednoznaczny proponuje nam medytację męki Pana Jezusa, moment śmierci Pana Jezusa, który przyniósł nam zbawienie. I drugi moment to jest moment gaszenia świec. W naszych dominikańskich kościołach akurat na tej jutrznie rozstawiamy świeczniki i po każdym z psalmów jeden z braci podchodzi i gasi świece. Więc te tenebre to rzeczywiście te ciemności. To jest coś, czego również i my doświadczamy, kiedy rano gromadzimy się w Kościele. To są te ciemności, które koniec końców ma rozświetlić światło zmartwychwstania. Natomiast Wielki Piątek, poranek, to jest ten moment właśnie, kiedy medytujemy Słowo Pana Boga, modląc się z całym Kościołem. Myślę, że bardzo warto o tym sobie przypomnieć, że liturgia Wielkiego Piątku to nie jest liturgia, w której nic się nie dzieje. To nie jest dzień aliturgiczny. Niektórzy tak nazywają, nawet mówią, że Wielki Piątek, Wielka Sobota to jest dzień bez liturgii. Nie. Kościół nie pozostaje bez liturgii. Kościół się modli. Kościół modli się psalmami. Kościół nie stracił tej mocy modlącego się w nas Chrystusa. Jedną z tradycji Wielkiego Piątku, takich tradycji może paraliturgicznych, jest Droga Krzyżowa. Możemy na przykład w wielu parafiach, w wielu wspólnotach przejść krok po kroku z Jezusem od skazania na śmierć, aż po Jego złożenie w grobie, przejść drogę krzyża i doświadczyć tak bardzo dosłownie, bo w ten dzień, kiedy On sam tego dokonał, rozmiar tego cierpienia, ofiary i miłości, która Jezusa doprowadziła do krzyża. Ale liturgia taka kulminacyjna tego dnia nazywa się oficjalnie liturgią męki pańskiej. Ona jest sprawowana po południu w naszych kościołach. Może opowiedzmy o tym, jak ona wygląda.
Bardzo ciekawe jest, że liturgia Męki Pańskiej, popołudniowa liturgia w naszych kościołach nie ma początku takiego, do którego bylibyśmy przyzwyczajeni jak dzwonek, jak pieśń na wejście. A dlaczego nie ma początku? Bo liturgia Wielkiego Czwartku nie ma końca, dlatego że mamy Triduum, a więc jedną liturgię trzech dni. Dokładnie tak. W związku z tym tą liturgię na cześć Męki Pańskiej rozpoczyna bardzo skromna procesja, w której celebrans nagle pada przed ogołoconym ołtarzem. Ten ołtarz to zresztą jest symbol Chrystusa. Mówiłeś wczoraj, Dominiku, że w naszej tradycji na koniec celebracji Wielkiego Czwartku zdejmowano obrusy z ołtarza. A zatem w jakimś sensie ołtarz, który symbolizuje Chrystusa, tu Wielki Piątek jest przed nami ogołocony, jakby odarty z tego, co na co dzień go przyozdawia. I ten ołtarz Chrystus jest miejscem, przy którym my również padamy w takim momencie bezradności. Nie mamy słów, które by oddały to, co się wydarza. Ja bym powiedział nawet więcej, że tu nie chodzi o tylko pokazanie naszej bezradności, tylko żeby uświadomić sobie, właśnie można nawet powiedzieć w taki mocny sposób, uderzyć czołem, uderzając czołem, uświadomić sobie, że cała nasza moc jest z Chrystusem. Moc modlitwy Kościoła rodzi się z modlitwy Chrystusa. To jest moment, kiedy Kościół prosi siłą własnej modlitwy, nie sakramentalną. W tym dniu nie celebrujemy Eucharystii. W tym dniu skutecznością naszej modlitwy jest skuteczność modlitwy całego Kościoła. Kościoła, który pości, właśnie, który uderza czołem przed ogołoconym Chrystusem. Taki jest też sens postu. My odmawiamy sobie pokarmu. W tym dniu czujemy się gorzej niż zazwyczaj. Jesteśmy mniej efektywni. Dlaczego? Żeby to Chrystus mógł działać. Żeby to Chrystus koniec końców mógł wybrzmieć w naszych sercach, w naszych umysłach, w naszym życiu. Żeby to On koniec końców mógł nas prowadzić ku pełni zmartwychwstania. Mówiłem, że takim obrazem, który może nam towarzyszyć w Wielki Piątek, jest obraz króla, który na drzewie króluje. Historia, którą czytamy, a może śpiewamy w wielu kościołach, to jest Pasja według świętego Jana. Wielu biblistów pokazuje, że sposób, w jaki święty Jan opisuje krok po kroku proces, skazanie Chrystusa, jego mękę, on jakoś odzwierciedla starożytny zwyczaj wprowadzania króla do Jeruzalem. W Izraelu król również był ukazywany ludowi, tak jak Piłat ukazuje Chrystusa ludowi, mówiąc: oto człowiek. Król Izraela również w koronie z berłem był przedstawiany swoim ludziom. I tutaj Chrystus tak naprawdę w tej pasji świętego Jana, którą w Wielki Piątek tak pobożnie celebrujemy, słuchamy, wyobrażamy sobie, to jest nie skazaniec, to nie jest ktoś, komu odebrano moc działania, to nie jest więzień. On jest tak naprawdę panem tej sytuacji. Święty Jan pokazuje, że to Chrystus działa, że to On wstępuje na Golgotę i On daje się przybić do krzyża, ale to jest Jego zwycięstwo, to jest Jego tryumf, bo oto nasz Król króluje z drzewa. Skoro powiedziałeś już o pasji, myślę, że warto przypomnieć pewną tradycję związaną z dawną liturgią. Mianowicie w dawnej liturgii cały Wielki Tydzień służył do tego, żeby przeczytać pasję wszystkich czterech ewangelistów. Ten pierwszy raz, kiedy czytaliśmy pasję, to jest Niedziela Palmowa, a potem w ciągu tygodnia czytano kolejnych ewangelistów w taki sposób, że w Wielki Piątek kończyliśmy pasją świętego Jana Ewangelisty. A zatem Wielki Tydzień to jest też moment, kiedy czytamy wszystkie możliwe opisy męki i śmierci Pana Jezusa. Ten ostatni, zgodnie z Ewangelią świętego Jana, z wersją czwartej Ewangelii, to jest ten, który odczytujemy w trakcie liturgii Męki Pańskiej. A po odczytaniu czy odśpiewaniu pasji następuje chyba wyjątkowa, taka unikalna modlitwa wiernych. Wprawdzie na każdej mszy, w każdą niedzielę, w każdy dzień mamy ten moment, kiedy jako wierni wspólnota modlimy się w potrzebach naszych własnych, całego Kościoła i świata, ale tutaj wyjątkowość polega chyba na tym, że tak naprawdę my jako celebranci, nawet biskupi, nie mają takiej wolności, żeby sobie skonstruować, wymyślić, zaimprowizować tę modlitwę. Ta modlitwa jest już napisana dla całego Kościoła, prawda?
Tak, ta modlitwa ma swój bardzo, bardzo charakterystyczny schemat i można powiedzieć, jest takim wzorem dla wszystkich innych modlitw powszechnych. Oczywiście w tym dniu ta modlitwa powszechna jest dużo bardziej bogata, dużo bardziej, można powiedzieć, rozbudowana niż to jest zazwyczaj. Natomiast to, co jest charakterystyczne dla tej modlitwy, że ona trochę próbuje ogarnąć cały świat. W momencie śmierci Pana Jezusa, my mocą Jego męki próbujemy w momencie Jego śmierci nie zapomnieć o różnych potrzebach, o różnych osobach w Kościele i w świecie. Pierwsza intencja za Kościół Święty, druga za papieże, za katechumenów, za wszystkie stany Kościoła, o jedność chrześcijan, za Żydów, za niewierzących w Chrystusa, za niewierzących w Boga, za rządzących państwami i w końcu za strapionych i cierpiących. Więc trochę tak jak kropla w kałuży, nagle próbujemy z tej męki Chrystusa ogarnąć naszą modlitwą i to nie mocą naszej modlitwy, ale mocą z krzyża płynącego, mocą modlitwy płynącej z krzyża próbujemy ogarnąć cały wszechświat. Krzyż wreszcie będzie w centrum tak bardzo dosłownie, bo po tej modlitwie wiernych, modlitwie za cały świat, w centrum naszego Kościoła zostanie procesyjnie wniesiony krzyż i nastąpi jego odsłonięcie. Dlaczego krzyże są zasłaniane? W wielu kościołach już w piątą niedzielę Wielkiego Postu krzyże są zasłaniane i dopiero właśnie w czasie liturgii Męki Pańskiej oficjalnie, uroczyście te krzyże zostaną odsłonięte. Jaki jest zwyczaj, który za tym stoi? My zasłaniamy te krzyże po to, żeby na nowo nauczyć się patrzeć na krzyż. Paradoks polega na tym, że wtedy, kiedy zasłonimy krzyż, my dopiero wtedy widzimy tak naprawdę pełną tajemnicę krzyża. Że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o ten kawałek drewna, tylko chodzi o tego, który na tym drzewie wisiał. Potrzebujemy czasem zasłonić sobie, ogołocić się, zasłonić sobie nasz wzrok, żeby uświadomić sobie prawdziwy sens krzyża. Zresztą zauważ, że w trakcie Wielkiego Postu my w taki sam sposób rezygnujemy z Alleluja. Nie śpiewamy Alleluja przez cały Wielki Post. Po co? Po to, żeby ono nam wybrzmiało w noc paschalną. Po to, żeby na nowo, z pewną nowością usłyszeć, żeby w pewnej nowości też chwalić Pana. Więc w taki sam sposób my mamy w adoracji krzyża na nowo spojrzeć na krzyż. Właśnie odnowieni w tych pierwszych krokach odnawiającego się Kościoła, odnawiającego sakramenty, materii sakramentów Kościoła, my również chcemy na nowo spojrzeć na krzyż, który jest sakramentem naszego zbawienia, który jest symbolem naszego zbawienia, który jest rzeczywistością, można powiedzieć materią, na której zostało powieszone ciało Chrystusa. I taki jest sens adoracji krzyża. Nie wiem, dla mnie to jest zawsze wzruszający moment, kiedy trwa adoracja krzyża w naszych kościołach, kiedy śpiewamy pieśni pasyjne, tak bardzo nam drogie, i kiedy długa, długa kolejka do krzyża, po to, żeby przez moment przystanąć przy krzyżu, pocałować krzyż, żeby złożyć wszystkie problemy, wszystkie trudności, z którymi się borykamy, właśnie na drzewie krzyża. I przez wiele wieków Wielki Piątek to właśnie ten moment uwielbienia, adoracji krzyża był rozumiany jako moment komunii, prawda? Był taki czas, że nie rozdawano komunii w Kościele. W tej chwili od już kilku wieków chyba tak jest, że mamy wtedy Wielki Piątek komunię z tych darów, z tego chleba, który został zakonsekrowany w Wielki Czwartek. To jest sprawa bardzo skomplikowana, w którą może nie warto wchodzić w tym momencie, bo to w historii różnie wyglądało, czy w tym dniu była komunia, czy jej nie było. Myślę, że warto podkreślić, że w tym dniu my przed krzyżem klękamy tak jak przed Najświętszym Sakramentem. W momencie, w którym ten krzyż zostaje odsłonięty, patrzymy na niego na nowo, do czasu rozpoczęcia Wigilii Paschalnej my przed krzyżem klękamy, tak jak klękamy przed tabernakulum, w którym jest Najświętszy Sakrament, tak jak klękamy i adorujemy Chrystusa w monstrancji, którego widzimy. Myślę, że to jest ważny wymiar świętowania Triduum. My klękamy i adorujemy krzyż, ale nie adorujemy tylko i wyłącznie właśnie drewna, ale adorujemy tego, który na tym krzyżu wisiał. Na tym polega nowość Triduum. Odnowienie również naszego spojrzenia, odnowienie tego, na którego patrzymy. I tak właśnie kończy się liturgia Wielkiego Piątku.
tradycji polskiej jest jeszcze tradycja grobów. Myślę, że to ciekawa tradycja, mianowicie Najświętszy Sakrament przenoszony jest do tak zwanych grobów pańskich. Więc jeśli ktoś z nas pojedzie do innych krajów, nie wiem, do Stanów Zjednoczonych, do Włoch, w inne miejsca, może się nie spotkać z taką tradycją. Ta tradycja jest nam bliska, bo te groby są miejscem, które chętnie odwiedzamy, w których modlimy się. Groby, które też właśnie wyobrażają, jak mógł wyglądać ten grób Pana Jezusa, w którym zostało złożone Jego ciało. Więc na ukończeniu liturgii Męki Pańskiej Najświętszy Sakrament, ten, który pozostał, zostaje złożony w grobie. Znowu, warto zwrócić uwagę na sens Triduum. Triduum Sacrum, ono jest związane z tym podążaniem możliwie fizycznie bliskim, możliwie respektującym również ramy czasowe za Chrystusem. Więc to złożenie do grobu dokładnie wpisuje się w tą logikę. Wielką Sobotę zaprosimy Was na kolejny odcinek, abyśmy wspólnie zobaczyli, jak wejść w tę ciszę, jak pozostać w tej ciszy i jakie jest znaczenie tej ciszy Wielkiej Soboty, tak żebyśmy mogli odkryć też na nowo, zobaczyć nowymi oczami radość Wigilii Paschalnej. Dziękujemy za nasze spotkanie dzisiejsze i zapraszamy Was jutro.